Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki. Dobrze zarabiający nauczyciele będą uczyć nasze dzieci. A dobrze zarabiający policjanci będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Przy bezpiecznych drogach wyrosną nowoczesne stadiony i pływalnie. Czy to możliwe? Skoro udało się w Irlandii, dlaczego ma nie udać się w Polsce? Przecież Polacy to wielki i mądry naród. Polskę też stać na swój cud gospodarczy. Musimy tylko wygrać te wybory. Przez ostatnie 20 lat mówiono nam tylko o wyrzeczeniach. W imię wyższych celów ratowania gospodarki, ratowania finansów publicznych likwidowano nam zakłady pracy. W imię doktryny liberalnej wmówiono nam, że nie mamy prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej, do bezpłatnej nauki w szkołach i na uniwersytetach. Tak kłamano i wmawiano nam przez 20 lat. My ubożeliśmy, oni się bogacili. Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki. Dobrze zarabiający nauczyciele będą uczyć nasze dzieci. A dobrze zarabiający policjanci będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Przy bezpiecznych drogach wyrosną nowoczesne stadiony i pływalnie. Czy to możliwe? Skoro udało się w Irlandii, dlaczego ma nie udać się w Polsce? Przecież Polacy to wielki i mądry naród. Polskę też stać na swój cud gospodarczy. Musimy tylko wygrać te wybory. Ten system, który budowany jest w Polsce od 20 lat, stworzył takie mechanizmy, że miliony ludzi pozbawia jakichkolwiek praw. Żyjemy w kraju wolnym i podobno demokratycznym, ale również wolnym od pracy dla niektórych, wolnym od praw dla niektórych, wolnym od mieszkania dla niektórych, wolnym od zabezpieczenia własnej rodziny dla niektórych, wolnym od możliwości skorzystania z powszechnej, bezpłatnej służby zdrowia. Takiej wolności ci, którzy tutaj zginęli, poświęcili swoje życie. Na pewno nie chcieli. Nie ma ludzi nieważnych. Nie ma ludzi, których problemów nie warto rozwiązywać. Każdy człowiek ma prawo do pracy, do szacunku. Każdy człowiek ma prawo do dachu nad głową i szybkiego dostępu do bezpłatnej publicznej służby zdrowia. Człowiek jest najważniejszy. Wyłączanie systemu podtrzymywania życia. Rzuć monetę. Aktywacja systemu podtrzymywania życia. Nasze życie jest więcej warte niż wasze zyski. Polska Partia Pracy. Róbcie kampanię za swoje, nie za nasze pieniądze. Głosuj na ludzi, nie na billboardy. Billboard to też papier.